metropolia.bydgoska.pl. No nerwowy. Uczyliśmy tutaj się wzajemnie na stałe fragmenty, że Orlęta gdzieś tam mogą jakby z tego najwięcej kreować sytuacji i faktycznie tak było. Kontrolowaliśmy mecz, mieliśmy dobry początek, uważam, i kilka dogodnych sytuacji. Niestety nie wykorzystaliśmy i później gdzieś z biegiem czasu wkradały się niepotrzebne emocje i później druga część pierwszej połowy nie podobała mi się. Byliśmy za bardzo senni, nie graliśmy tego, o czym sobie mówiliśmy. Dobrze, zaczęliśmy drugą część spotkania, znowu stworzyliśmy kilka sytuacji, zdobyliśmy bramkę. Czerwona kartka dla przeciwnika i wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą i stało się to, co mogło się stać. Stały fragment, gdzieś niefortunna interwencja Ariela, 1-1. Graliśmy do końca, trzeba to je oddać chłopakom, że grali do końca, zdobyliśmy punkty. Może nie było to, nie wyglądało to tak do końca, jak może byśmy sobie tego wszyscy życzyli. No ale grając o awans też liczą się punkty i tutaj to jest najważniejsze, a nad resztą na pewno będziemy mocno pracować, bo potencjał w tym zespole jest bardzo duży. Pokazały to ostatnie dwa mecze kontrolne, gdzie graliśmy z rywalami dobrze zorganizowanymi, dobrze dysponowanymi i sobie radziliśmy, więc nie widzę tutaj powodu, dla którego mielibyśmy sobie nie radzić tutaj w naszej lidze. Natomiast potrzebujemy trochę więcej spokoju w budowaniu akcji, bo mamy duży potencjał z przodu, ale za nerwowo działamy, chcemy wszystko zrobić za szybko i tutaj mogę tylko gdzieś chłopaków usprawiedliwiać, że gdzieś czekali mocno na ten mecz, gdzieś ta presja, to ciśnienie jest duże, oni na pewno to odczuwają, dlatego mam nadzieję i liczę na to, że z biegiem kolejnych tygodni na pewno to będzie wszystko wyglądało znacznie lepiej, jeżeli chodzi o samą grę, bo wynik oczywiście, że jest zwycięstwo, to zawsze jest dobrze. Metropolia Bydgoska.pl